Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i dopisują Wam humory. W dniu dzisiejszym zaproponuję Wam nową, małą robótkę, mianowicie bransoletkę tego typu, w bardzo prosty sposób robioną. Bransoletki mogą być różnej wielkości. My zrobimy wersję prostszą, dzisiaj taką z większych elementów. Czego będziemy potrzebować do naszej pracy? Kartki A4, może być zwykła kartka biała, którą pomalujemy, mogą być ewentualnie kartki kolorowe. Ja preferuję taką bransoletkę malowaną. Także w pierwszym etapie pomalujemy kartkę kolorami, które nam odpowiadają. Ja wybrałam dwa kolory fioletowe, tak żeby mi pasowała bransoletka do koralików, które robiłam. I dowolnie zamalowuję kartkę papieru. Możecie oczywiście zrobić dowolnej ilości kolorów. Może być bardzo kolorowa, może być monochromatyczna, czyli możecie wziąć jeden kolor i w jakiś sposób pomalować. Kartkę mamy pomalowaną, pozostawiamy kartkę do wyschnięcia. W międzyczasie przygotowujemy sobie jeszcze coś do pisania. Linijkę i nożyczki. Czekamy, aż kartka wyschnie. Po wyschnięciu kartki możemy przystąpić do dalszej pracy. Jedna uwaga, najlepiej gdybyście malowali, jeżeli macie ochotę robić z malowanej kartki, to gdyby to były farby akrylowe. Farby plakatowe mogą pobrudzić rękę. Możecie później ewentualnie lakierem zamalować farbę plakatową, tak żeby nie brudziło. Wracamy do naszej pracy. Wyschniętą kartkę odwracamy w tej chwili na drugą stronę. Wzdłuż krótszej krawędzi kartki zaznaczamy odcinki 1,7 cm. Takie same odcinki zaznaczamy z drugiej strony, pamiętając, żeby zaznaczać od tej samej krawędzi, tak? Bo tu zostaje nam taki malutki odcinek, także w tym momencie zaczynamy zaznaczać od drugiej krawędzi. Po zaznaczeniu rysujemy linię, tak żeby powstały nam paski o szerokości 1 cm i 7 mm. Po
zaznaczeniu wszystkich linii składamy kartkę na pół wzdłuż dłuższego brzegu. Przecinamy w miejscu złożenia. I teraz wycinamy wzdłuż linii. W ten sposób wycięliśmy wszystkie paski. W tej chwili bierzemy każdy z paseczków, składamy na pół i jeszcze raz na pół, zawijając końce do środka. Otrzymujemy taki pasek, czyli składamy na pół. Te dwa końce, które są, składamy ponownie na pół, zawijając brzegi do środka. Tak samo robimy z około 16 paskami. Oczywiście zależy, jakiej średnicy będzie bransoletka, ale mniej więcej na drobną rączkę potrzeba nam około 16 takich kawałków. W tej chwili mamy złożonych 16 kawałków i otrzymujemy takie prostokąciki. Oczywiście bransoletkę możecie zrobić również w każdym innym wymiarze. Należy pamiętać, żeby długość takiego jednego elementu była trochę więcej niż podwójną szerokością. Czyli jeżeli tutaj mielibyśmy 1 cm, to w tą stronę ten element musiałby mieć troszeczkę ponad 2 cm. A po otwarciu 2 cm razy 1, 2, 3, 4, czyli trochę więcej niż 8 cm. Dobrze, w tej chwili bierzemy sobie dwa elementy. Z jednej strony mamy złożenie, z drugiej strony mamy dwie końcówki. Końcówki wkładamy sobie między końcówki drugiego elementu i przesuwamy do końca. Bierzemy następny element i wkładamy tak samo, czyli końcówki między szczeliny elementu, który już jest przyłączony do bransoletki. I przesuwamy. Tak samo robimy ze wszystkimi elementami. Należy pamiętać, żeby tworzył się zygzak, czyli trzeba wiedzieć, z której strony włożyć. I drugi. I w ten sposób tworzymy zygzaczek. Wkładamy przedostatni paseczek. Bierzemy ostatni paseczek, rozwijamy i wkładamy pojedynczo. Czyli nie taki zwinięty, ale pojedyncze.
z jednej strony i z drugiej strony. W tej chwili musimy połączyć naszą bransoletkę. Przekładamy pojedynczy papierek. Łączymy z elementem pierwszym. Z jednej strony mamy i z drugiej. Mamy już prawie połączoną. Zostaje nam w tej chwili włożyć końcówki do środka, umieszczając je między paseczkiem. Jeden. I drugi. Bransoletka gotowa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam następnym razem.